Alfabet Wojtusika. Podcast Literacki Łukasza Wojtusika. Z ulicy Wenecja do sukiennic prowadził mnie Artur i Ronard. A to nie takie proste, gdy jest tyle kamienic i gdy noc szalono-zielona, bo trzeba, proszę Państwa, przez cały nocny. Kraków. Dziś w alfabecie Wojtusika w cyklu z ulicy Wenecja do sukiennic wycieczka bardzo nietypowa, ale po kolei. Prowadzić nas będzie Justyna Sobolewska, która po pierwsze kilka ładnych lat temu przypomniała nam o takim autorze jak. Kornel Filipowicz, a po drugie nie tak dawno napisała biografię zatytułowaną Miron Ilia Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu. Wydawnictwo Iskry opublikowało książkę, a my siedzimy w Wiśle przy okazji festiwalu, który jest poświęcony innemu autorowi, który o Krakowie trochę pisał, a w Krakowie również trochę mieszkał. Mowa o Jerzym Pilchu. siedzimy i rozmawiamy o Kornelu Filipowiczu wątków krakowskich ale nie tylko nie zabraknie w tej wycieczce z ulicy Wenecja do Sukiennic r jak rozmowa Pisarstwo Filipowicza jakby przestało istnieć. Młodym ludziom jego nazwisko nic nie mówi. W księgarniach o książkach Filipowicza ani dychu, ani słychu. Osobiście nie mogę tego pojąć. Nie mogę pojąć nieobecności jego mistrzowskich opowiadań na wydawniczym i czytelniczym rynku. Tak w Felietonie cały Kornel. O Kornelu Filipowiczu pisał Jerzy Pilch. Justyna Sobolewska jest osobą, której Filipowicz jest bliski od lat wielu, i dzięki niej również możemy od kilku lat czytać o Filipowiczu wiele, a od jakiegoś czasu również możemy przyjrzeć się biograficznej opowieści. Miron Ilia Kornel, opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu, wydawnictwo iskry. Justyna Sobolewska. Moim i Państwa gościem, dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy, zdradzimy to na festiwalu Granatowe Góry. Da się Pilcha z Filipowiczem połączyć także dzięki temu cytatowi, prawda? Bardzo dobrze się da połączyć, bo Kornel Filipowicz był mentorem Pilcha. Pil był jednym z tych młodych, którzy do niego przychodzili na ulicę Dzierżyńskiego wtedy, czyli dzisiaj, dzisiaj Lea, i był w gronie jego wielbicieli i fantastycznie go opisał. Dla Jerzego Pilcha, Kornel Filipowicz był rasowym pisarzem. Mhm. Wyglądał jak pisarz: miał kota, siedział za tym długim biurkiem, palił papierosy, nie dużo mówił, podawał gościom kawę w małych filiżankach i pytał na przykład Pilcha, co tam przyniosłeś? A Pilch mówił: A opowiadanie ile stron, 12, wspaniały rozmiar, mówił Kornel, który lubił małe rozmiary, bo był mm -hmm. autorem opowiadań. Jest sporo opowieści pilcha o Kornelu i to są naprawdę bardzo smaczne charakterystyki. Widać takie oko pilchowskie, które potrafiło uchwycić tego pisarza, ale też z tych opowieści wynika cecha Filipowicza. On bardzo był oddany pomocy innym. I zwłaszcza wtedy, kiedy pilch do niego przychodził, czyli w latach 80., kiedy ta pomoc była potrzebna, bo byli internowani, bo, byli, bo były pieniądze do rozdzielenia, wtedy Kornel po prostu oddany był tym, tym rozmaitym młodym i potrzebującym, bo był to pisarz, który, kiedy było trzeba, to wstał od biurka i zaczął działać. Bardzo mi się to też podoba. To jest jedna z tych cech nietypowych, bo wielu pisarzy uważa, że najważniejsze jest pisanie. A Kornel Filipowicz uważał w pewnym momencie, że bardzo ważna jest Polska, działanie dla Polski, ale właśnie też działanie dla innych. On mhm. był takim socjalistą i społecznikiem z ducha. No dobra, to zostańmy jeszcze na tej dzierżyńskiego wellea, właśnie przy tej ulicy w Krakowie historia pewnej walizeczki to jest historia o której mówi się w kontekście twojej biografii, ale także w kontekście opowieści o Marii Jeremie Agnieszki Dałkry. To ty jednak dotarłaś do tej walizeczki głębiej, tak? Jak to jest? Tak, bardzo się ucieszyłam, bo miałam w, pisząc opowieść o Kornelu Filipowiczu, wydawało mi się, że stanęłam przed murem, no że już wiem tyle co wiem i już nic więcej się nie dowiem, a rodzina i przyjaciele mówili ciągle o jakichś jego papierach i zaginionej walizce, która hmm. zginęła kiedy Ulikwidowano po śmierci Kornela Filipowicza w 90 roku mieszkanie na Lea. I tam do walizeczki, bardzo ładnej, skórzanej, zapakowano jego listy z biurka, które miał właśnie przy, blisko siebie. To były listy intymne listy od Jaremianki, ale nie tylko od przyjaciół. Potem się okazało, że listy od kochanek listy z obozu listy od mamy z Uralu. właściwie cała taka historia rodzinna w korespondencji była w tej walizce, i ta walizka zaginęła. Ja już właściwie miałam się skończoną książkę, tylko tak, no tak. Brakowało mi tej walizki nagle gruchnęła wiadomość, że właśnie prawnuk znalazł walizkę, nie tę ładną, skórzaną, która zginęła, tylko jakąś starą, kraciastą, popsutą walizkę, ale w środku były te papiery. Okazało się, że ktoś rzeczywiście przy tej przeprowadzce prawdopodobnie tę walizkę zwinął, a zostawiły te papiery w jakimś tam pudle. I one się znalazły, ponieważ w mieszkanie Jaremów, czyli dzisiaj Filipowiczów w Krakowie, jest takim mieszkaniem, no właśnie, wielopokoleniowym, gdzie są te wszystkie szpargały. Po Marii Jaremiance, po Jaremach jeszcze i po Filipowiczu. I one są w dosyć takim stanie pewnego chaosu, więc różne rzeczy gubią się, ale mogą się w każdej chwili znaleźć. I my tam obydwie z Agnieszką Dałkszą, biografką Jaremianki, żeśmy grzebały w tych pudłach, szukały. No ale właśnie dopiero, dopiero niedawno, tuż przed zakończeniem pracy, znalazła się ta walizka, no i ona pokazała troszeczkę inaczej relacje Filipowicza i Jaremianki. Pokazała, że to też było po wydaniu książki Agnieszki Daukrzy, że, on, że ona też była bardzo zaangażowana, bo trochę to wyglądało w, w poprzedniej, kiedy, kiedy znaliśmy tylko część tych listów, że że on strasznie o nią zabiegał, ona jednak trzymała na dystans. Tutaj się znalazły listy miłosne, gdzie ona była równie zaangażowana jak on, więc to troszeczkę zmieniło jakby ciężar tej, tej relacji. A poza tym no, pogłębiło jeszcze o wiele osób i tych, te różne bliskie relacje z nim. No mhm. i w tej walizce znalazłam listy, które były bardzo dziwnie zaadresowane. Mianowicie mhm. były do Mirona. Do Ilii, do Milusia, do hrabiego Montechristo. Po prostu nagle się okazało, że on ma mnóstwo imion. Stołecznych... I to czekaj, do tych imion jeszcze wrócimy, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze w związku z tym, że jesteśmy w Wiśle na festiwalu poświęconym twórczości Pilcha. A Wisła jest tym miejscem, z którego Pilch wyciągał, gdzie wszystko się zaczęło. Jakbyśmy takim dużym beretem rzucili, to wylądowalibyśmy w Cieszynie i to jest z kolei takie miejsce, gdzie wszystko zaczyna się dla Kornela Filipowicza, który którego historia tych wczesnych lat dziecięcych, jak opisujesz, to jest taka historia wojennej tułaczki, zmiany miejsc, niepewności, ukrywania się, bardzo złych miejsc także. I Cieszyn jest tą okazją dla rodziny znalezienia własnego miejsca na świecie. I oni się w tej prowincjonalnej rzeczywistości, jak piszesz, odnajdują. Co więcej, to jest to, co najbardziej ukształtowało Filipowicza i też ma wpływ na jego twórczość? Absolutnie. To jest Ziemia Obiecana. Jedno z opowiadań nosi ten mhm. tytuł. I oni rzeczywiście z tej tułaczki, z tego po prostu mieszkania na dworcach, w jakim... Jakichś barakach, trafiają do, do Cieszyna, który jest piękny, który jest spokojny, który jest takim miasteczkiem całościowym, mimo że jest właśnie polsko-czeski, że jest przedzielony rzeką, że mieszają się tam różne wyznania. Oni tam pierwszy, Ewangelików pierwszy raz tam mhm. spotykają, nie bardzo wiedzą, jak to właśnie, oni są ze wschodu, jadą ze wschodu. No i mieszają się języki, wyznania, narodowości. Jest kolega Żyd w klasie, którego wszyscy tak traktują właściwie z wielką życzliwością. Hej, mamy Żyda, naprawdę mm -hmm. mamy Żyda w naszej klasie. I dla niego to jest taka mała Polska, bo też jego jakby biografia właściwie zaczyna się od świadomości Polski, bo on się urodził w 13 roku, a w 18, kiedy wybuchła Polska, on był w drodze, ale pojawili się żołnierze w rogatywkach, pojawił się banknot polski i to dziecko wtedy zają, o Polska, nowa, ładna, ładne mundury, to bardzo mu imponowało. Więc ta Polska była w tle i cieszy, właśnie wielonarodowy, właśnie taki połączony, właśnie taki też samowystarczający. Idealny. Cieszyn był miejscem idealnym. On po prostu, rzeczywiście tutaj odżył i jakby też stworzył swoją wizję Polski, którą później chciał tworzyć, dlatego, że trzeba było zmienić tę Polskę. Tutaj działał był pod wpływem działacza socjalistycznego Regera, który właśnie mówił o tym, co trzeba zmienić, żeby Polska była lepsza. Żeby była sprawiedliwa, żeby była właśnie dla Żydów dobra, dla wszystkich in, in, inności, żeby nie było biedy, zlikwidować. On bardzo przesiąkł tymi ideami socjalistycznymi właśnie tutaj w Cieszynie. Hmm. Tutaj też stracił wiarę, bo hmm. y, dostał właśnie książki, lektury, zaczął czytać Darwina, oddalił się od, y, właśnie od, od kościoła i, i naprawdę ten Cieszyn go całkowicie ukształtował i on wracał do tego Cieszyna przez całe życie. Ten Cieszyn był takim miejscem. Gdzie leży jego ojciec, też na cmentarzu? Bardzo piękne opowiadanie: Jak Dmuchawiec, właśnie o tej wizycie u ojca, gdzie opisał też swoje dzieciństwo. Mnóstwo jest jego opowiadań, w których jest bohater dziecięcy. Możemy go bardzo łatwo połączyć z młodym, z małym Kornelem. Mhm. To też jest pewne ułatwienie dla biografa, że mamy takie przejście między literaturą a życiem. On sam dał sygnał, że w wielu opowiadaniach to jest naprawdę 90% tego, co było, on jakby chciał chwycić swoją świadomość dziecięcą i bardzo pięknie to robił. Miron się pojawił nam, bo Miron z chrztu było. Pojawił się też trochę Ilia, bo ten Ilia to dla mnie taki przywod, przydomek rewolucyjny, społecznika, szczególnie z tego czasu, kiedy był z Jaremą w latach 30. Ale niechże się pojawi jeszcze Miluś. Miluś to, to, to ten, który jest adorowany, czyli a jak adoratorki. Jak pokazujesz w swojej opowieści, mimo tego, że żony miał nawet, to miał wiele tych adoratorek przełomowych. Różnych. Od początku po prostu był bardzo przystojny. Poczekaj, Justyno, no co w nim było takiego, że nie dawało spać koleżankom? Tak, znaczy ja też uległam temu urokowi i bardzo mi zależało, żeby na okładce. Ale poczekaj, był... bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że jak rozmawiałam na przykład z Sylwią Frołow i pytałem, bo ona na przykład właśnie robiła dzierżyńskiego, później zajmowała się Czechowem, no i tak nie przyznała mi tego wprost, ale widziałem w jej oczach coś podobnego do tego, co widzę w twoich oczach, że gdzieś ta fascynacja człowiekiem wynika także z jego fizysu. Tak, tutaj oczywiście jestem w pełni zgodna z Wisławą Szymborską, która kiedy pierwszy raz go zobaczyła tuż po wojnie, powiedziała, jaki piękny mężczyzna, tak westchnęła, bo on był bardzo wysoki, błękitne oki, taka czupryna blond, mało jest zdjęć z młodości. Bardzo mi zależało, żeby na okładce mojej biografii nie był ten stary Filipowicz z lat 80. -tych. On ma bardzo dużo dobrych zdjęć z tego czasu, ale ja chciałam, żeby był młody, żeby był właśnie Hemingwayowski, taki jak, no właśnie ten, który robił wrażenie na... Na kobietach, ale też który był otoczony przyjaciółmi, ludźmi, którzy bardzo y, chcieli, żeby on był blisko, On miał taką charyzmę. Mhm. Przy czym na początku y, nazywali go milczkiem. To też być może na kobiety działało, że on był ten, który niewiele mówi. Jak coś powie, to już powie, mm. y, ale wzbudzał Zlam zaufanie. Typ, tak. no właśnie, wzbudzał zaufanie. Listy od tych adoratorek wczesnych są zadziwiające, znaczy on rzeczywiście, one za niego zbierają zaliczenia, pożyczają mu pieniądze, na, chodzą na zajęcia. A on milczy. A on milczy, miluś, który milczy i nie bardzo je zachęca. Wszystko mhm. się zmienia, kiedy poznaje Jaremianka i wtedy te listy, to już nie są listy adoratorki Jaremianki, tylko są listy dwojga osób, które są na równi. Oni są partnerami, oni rozmawiają o najważniejszych sprawach życiu, przede wszystkim o sztuce. O tym, tam się w tych listach tworzy ich stosunek do sztuki. I oboje wiedzą, że będą artystami, a Jaramianka mówi, że jeśli szukaj żony, to w ogóle ja się do tego nie nadaję, to idź gdzieś indziej. No, a potem ja nie... pisze do niego, kocham cię, ale to przekreśla. Ale to przekreśla, tak. Znaczy jest cały czas takie napięcie, ale oni wiedzą, że najważniejsza dla nich jest sztuka. I to dla Obojga. Czy mogę powiedzieć, że ta relacja z J jak Jaremianką była taką relacją jednak pełną miłości, opieki mimo wszystko i taką falą przypływów i odpływów? Tak, była tam i opieka, była też zazdrość wielka, mhm. bo Jaremianka miała swojego wielbiciela, który on kochał przez całe życie i był obok zawsze. O tym przeczytacie państwo na przykład szerzej w książce Agnieszki, Agnieszki dałszy, Tak, mhm. ale Filipowicz miał te też swoje rozmaite fascynacje i był też rozrywany po prostu mhm. przez wielbicielki. Ale bardzo było, to była bardzo jakby taka właśnie gorąca relacja, która miała swoje odpływy Momenty słabsze. Był też te, taki moment, który właśnie z korespondencji wynikł, że dwa lata przed śmiercią Jaremianki ona wróciła do swojego nazwiska. Zrezygnowała z nazwiska Filipowicz. Co się okazało? Wtedy właśnie Filipowicz miał romans y, bardzo z osiemnastolatką, która do niego pisała y, Mon Mój Monte Cristo. Y -y -y -y. Więc y, no, tam działo się różnie. Natomiast kiedy się zaczęła ta choroba... I śmierć Jaremianki to, to był największy cios w życiu Filipowicza. On rzeczywiście jakby stracił sam życie. E, tak mówił, że po prostu umarł. No, że to dalej już nie, to nie jest już życie. I nie, Różewicz mu oczywiście zaczął wtedy od razu swatać mm -hmm. pewną panią, która została zresztą jego żoną, ale on, Filipowicz, w listach do tej pani, marii Pruchnickiej, cały czas pisał: Ja nie jestem zdolny już do niczego. Naprawdę ja straciłem straciłem moje życie i mm -hmm. i niezwykle intensywnie jest obecna w jego twórczości. Później, i to jest takie przywoływanie duchów, to jest właśnie to wy, wyciąganie jej z przeszłości, ratowanie jej. W latach 80. jest taki tekst, właśnie poświęcony, o którym piszesz. Zresztą on jest początkiem jednego z rozdziałów Twojej książki. Tak. Fizjologia to jest jedno z najwybitniejszych opowiadań Filipowicza, gdzie on też pokazuje, że potrafi być e, pisarzem awangardowym. On tam rozmaitych środków używa, łączy malarstwo z filmem. Wszystko po to, żeby ożywić zmarłą, e, żeby stworzyć jej obraz na nowo, żeby ona właśnie. Była przy tym stoliku. Niesłychane, to jest niesłychanie intensywne. Więc ta Jaremianka to była, można powiedzieć, najintensywniejsza relacja w jego życiu, chociaż równie ważna była później było spotkanie Wisławy Szymborskiej. Ale to była zupełnie inna relacja, o czym z kolei dużo można się dowiedzieć z innej biografii. To w ogóle jest fajne łączenie opowieści. Janny Gramech-Kilk. Bo to była relacja wspólna, ale osobna. Taka, taki teatr codzienności, jak mówi Ewa Lipska, o tej relacji. Bardzo ciekawa, bo oni mieszkali osobno, żyli osobno, a jednak żyli bardzo blisko. W listach widać tą trochę teatralizację ich życia, zabawę literaturą. A z drugiej strony, jak dowodzi Anna kilk po śmierci Filipowicza Wisława bardzo to przeżyła. Dopiero po śmierci było widać, jak bardzo była z nim związana. Tak, bardzo. To jest właściwie cały czas, pisząc też tę biografię, myśląc o tym, jak przywołać twórczość. To czułam taki kontakt, i, 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 bo, i kiedy zobaczyłam, jak ile ona wykonała, jaki wysiłek wielki wykonała, żeby, żeby nie, on nie został zapomniany, bo ona naprawdę uważała, że do... On powinien dostać Nobla. To nie jest tylko słowa zakochanej kobiety, ona była, mhm. uwielbiała jego twórczość. Na prostu uważała, że on jest e, e, światowym pisarzem i że naprawdę wszyscy powinni poznać e, e, dzieła Filipowicza. I mnóstwo jest Kornela w jego twórczości, w jej twórczości. Mhm. Tutaj nie ma też równowagi, ale można zrozumieć, że skoro oni byli razem, to się zaczęło od takiej przyjaźni. Ale jak byli blisko, możemy się dowiedzieć już z testamentu, który Filipowicz napisał jako 50-latek. Właściwie to też mi się podoba, bo to był człowiek, który chciał jakby zostawić po sobie porządek, ale też czuł się odpowiedzialny. On się zawsze czuł odpowiedzialny za swoich bliskich. Więc ten, ten testament napisany w roku 70, dopiero się prawie poznali z Wisławą. On w tym testamencie pisze mojej ostatniej przyjaciółce. Zostawiam złotą monetę z Kennedym, mm -hmm. A sam swojemu przyjacielowi zostawił wędki, żyłki, spławiki. I oczywiście rodzinie też wszystko rozdzielił. A sytuacja rodzinna była trudna, bo to było dwóch synów. Jeden syn mieszkał z Jaremami, a drugi syn w Łodzi ze swoją matką, z którą Filipowicz właściwie nigdy nie stworzył żadnej, żadnej rodziny. Więc była to rodzina bardzo taka roz, rozprzestrzeniona i która nie miała ze sobą kontaktu. Tutaj akurat relacje y, Filipowicz jako ojciec to nie jest ten wzór, można powiedzieć. No dobrze, to przejdźmy do tego o jak ojciec, a w zasadzie s jak synowie. To jest też bardzo ciekawe i próbowałem czytając twoją książkę przypomnieć sobie inne takie relacje. Nie będzie to usprawiedliwienie, ale kiedy spojrzy się na żywot wielu artystów i artystek w tamtych czasach, to mam wrażenie, przepraszam, że to powiem, że to dziecko czy dzieci były jakimś takim piątym kołem uwozu. Jeżeli spojrzymy na historię komedów, mógłbym tak naprawdę długo Wymieniać. Stryjeńska, która była w swoich dzieciach zakochana, ale miała takie etapy zupełnie osobne. To znaczy, z jednej strony miała ten etap moje dzieci, moje dzieci, moje dzieci, a po chwilę później miała gdziekolwiek, bo ja potrzebuję tworzyć, nie, nie nadaje się do tego. I takich historii jest mnóstwo. Tak, w ogóle była normą było to, że dziećmi zajmowały się babcie, dziadkowie, że rodzice mogli nie mieszkać z dziećmi. Filipowicz z Jaremianką. To było też związane z warunkami mieszkaniowymi tak Jaremianka. Zarządzka tak, z... komedowa też zostawiła znaczy zostawiła, no oddaliła dziecko do... tak. i dopiero ten dzieciak się pojawia jako kilkulatek w relacjach. I to było normalne. Właśnie z dzisiejszej perspektywy to jest jakieś niezwyczajne. Tymczasem e, też pamiętajmy, że to jest rzeczywistość powojenna i e, oni, e, Jaremianka dostaje pracownię na Lea, malutką. Mhm. No wiadomo, że ona będzie oddana pracy. Filipowicz też będzie pracował. Najważniejsza jest praca. E, I ledwo przędą. E, rzeczywiście to jest, to jest bieda i te przyjaciółka mówi, że kiedy przy chodzi rano z bułkami, to wie, że oni nic nie jedli i potem przez cały dzień pewnie też nie będą nic jedli, tylko te bułki. Ale Jaremianka cały dzień maluje, a Filipowicz coś tam stuka, więc to są ludzie oddani swojej pracy. Dziecko jest u dziadków, zresztą ma dobrze i ten starszy syn Aleksander właściwie jest bardzo otoczony rodziną i otoczony miłością. Gorzej z Marcinem. Gorzej właśnie z synem młodszym, który jest w Łodzi i ma, miał poczucie małego kontaktu z, z tym, z ojcem i nie miał chyba nigdy poczucia, że jest ważny. I też to jest trudna relacja, ponieważ właśnie jego matka ma, ma żal do Filipowicza, a Filipowicz jakby też no, nie chce być blisko, nie może być blisko, więc odsuwa od siebie tę rodzinę, ale jednocześnie czuje się odpowiedzialny. No to jest Bardzo... jeszcze, ja, poczekaj, ciekawe, bo tak myśląc, jeszcze znowu stereotypowo moglibyśmy pomyśleć, że. Skoro, i niech się ten ojciec pojawi jako jeszcze inną dłonie, czyli ojciec samego Kornela Filipowicza, piszesz, że to była dla niego ważna persona, że on się próbował z nią mierzyć, że nie lubił z nim przegrywać. Czyli miał potrzebę ojca, którego trochę jednak nie było. To jest jednak taka postać obecna, nieobecna. Więc można by sobie stereotypowo pomyśleć, ok, skoro samemu nie zrealizowałem tej relacji, to zrealizuję ją w kolejnym pokoleniu. Ale tak się nie dzieje. Tak się nie dzieje. I wręcz mam wrażenie z tych opowieści, też z tych prezentów, które na przykład dostawał Marcin Filipowicz, to były prezenty dla Kornela Małego. On na przykład mu dał mały zestaw y, takiego y, majsterkowicza. Tak. Ale to była pasja Filipowicza Kornela, a nie Marcina. Czy dał mu na przykład papierośnicę, tam nie zacznij tak, wcześniej palić, papierosy. ale Filipowicz, Marcin Filipowicz nigdy nie palił. To były jakby on, on cały czas jednak myślał o sobie jako dziecku. Nie, nie, nie widział do końca tych innych istot. Był tym ojcem właśnie, który przyjeżdżał do Aleksandra, kiedy były problemy w szkole, trzeba było po prostu dać w skórę. To przyjeżdżał ojciec ukarać. Ale z Aleksandrem mieli taką sztamę właśnie tę Majsterkowicz Liczowską, że tam mhm. razem coś tam kroili, coś tam szlifowali, i w tym jakby znajdowali porozumienie. A syn młodszy w ogóle się tym nie interesował. Bardziej go interesowała literatura, chciał strasznie tych, potrzebował rozmów. I oczywiście one były, kiedy już był licealistą, to przyjeżdżał do niego, ale pozostał po śmierci ojca z wielkim żalem, z takim właśnie poczuciem ojca, którego nie było. Bardzo mi zaimponowało, że ten syn też wykonał wielką drogę przez te wszystkie lata, mhm. bo od śmierci już minęło przecież 30 lat ponad, że doszedł do tego ojca, że kilka lat temu, kiedy wydałam z biuro opowiadań Moja kochana, dumna prowincja, mieliśmy spotkanie w Szczebrzeszynie i ja jeszcze nie znając w ogóle tej sytuacji rodzinnej pisa pytam młodszego syna, a jakim ojciem, ojcem był Kornel Filipowicz? Mhm. Marcin Filipowicz zamilkł. A potem powiedział, niech cisza będzie tutaj odpowiedział. Po prostu jakby kiera zawisła. Wśród publiczności była Urszula Kozioł, przyjaciółka Kornela Filipowicza, bardzo blisko związana z nim. Podeszła potem do mnie i mówi, ale proszę powiedzieć panu Marcinowi, że ojciec bardzo kochał go. Bardzo. Kiedy on, milicja go zwinęła, to po prostu nie mógł spać. Bał się potwornie. Ale widać było, że ze strony syna jest wielki, wielki żal. Mm -hmm. I ten syn wykonał wielką pracę. bo pierwsze zajmuje się twórczością wspaniale, czyta, jest najlepszym znawcą twórczości, wie wszystko. Mm -hmm. Pytał mnie ktoś, gdzie występuje jakiś fin na rzece, coś tam i uderza piorun. ja myślę, Boże, które to było opowiadanie. <laughs> Czytałam, ale A nie Marcin pamiętam. Nie. Oczywiście Marcin zna wszystkie opowiadania i naprawdę przez te wszystkie lata jakby... Zaczął zbliżać się do tego nieobecnego ojca. I myślę, że ten żal jakoś, że zrozumiał go, że właśnie hmm. przestał się kierować tym cały czas tym, tym swoim żalem, tylko zobaczył go jakoś w tej twórczości, właśnie. Więc jest to, jest to wspaniała, wspaniała droga. Idźmy dalej śladem tytułu Twojej książki. Był Miron. Miluś też nam się pojawił. Niechże jeszcze przez chwilę pojawi nam się i jak Ilia, nasz zbawiciel. Filipowicz, społecznik. Filipowicz, socjalista. To przewrotnie zadam pytanie, kiedy on się zorientował, że, że ten projekt pięknej, socjalistyczno-komunistycznej Polski kompletnie się nie uda? Myślę, że gdzieś na początku, znaczy to było po procesach moskiewskich, mm -hmm. kiedy, bo wcześniej on był bardzo zaangażowany w ruch socjalistyczny, w PPS i oczywiście w jakieś organizacje komunistyczne, też pomocy rewolucjonistom. Była taka, taka mm -hmm. organizacja, w której on też działał. Natomiast oni wszyscy, środowisko krakowskie, artystyczne no, zaczęło się niepokoić tym, co się dzieje w Związku Radzieckim, właśnie w związku z. Znaczy, że to, że, po pierwsze, że, że komunizm nie zakłada istnienia Polski i zmieniania tej Polski, że organizacje komunistyczne. W Berlinie i w Moskwie dogadują się, i tu nie chodzi w ogóle o Polskę, jednak dla niego ta Polska była ważna, ta Polska właśnie. Mhm. Po drugie, kiedy założył pismo, nasz wyraz, Partia Komunistyczna chciała finansować to pismo, i on wtedy powiedział nie, bo ja chcę robić pismo, które będzie wielostronne, w którym mhm. będą i tacy, i tacy, i tacy. I zaczął, zaczął właśnie myśleć o takiej niezależności. Także najpierw były właśnie procesy moskiewskie, to co się działo, później y, lata 30., już takie zaostrzenie, ale też i z drugiej strony wieści ze Związku Radzieckiego. W czasie wojny on był bardzo blisko z Ignacym Fikiem, czyli właśnie z komunistycznym działaczem, bardzo wspólnie działali i się przyjaźnili, więc był blisko ludzi, natomiast już miał dystans i wiedział miał świadomość, że, że, właśnie, że nie wszystko zostanie spełnione. Mhm. że to jest jakiś inny projekt yy, i on jakby nie poszedł później już po wojnie, inaczej yy, widział przyszłość niż na przykład jego nauczyciel i mentor yy, Przyboś, Julian Przyboś, który się zaangażował w tworzenie nowej rzeczywistości. A Filipowicz szybko się wycofał. Mhm, ale nie wycofał się tak spektakularnie jak Jarema, która w 1956 drze legitymację członkowską. Ale Filipowicz się nie zapisał do partii. No, ale był numizmatykiem. No był numizmatykiem, ale... To, N jak numizmatyk, czyli tak. Ta, tak był opisany w papierach u Beci, które tak. przeglądałaś w ipn To był zresztą bardzo ciekawy dokument, bo widać, że 1946 rok dociera do niego właśnie jakiś tam ubek. I e, nawiązuje z nim współpracę. Korner Flipper jest bardzo schorowany. Rzeczywiście, to jest człowiek, który wrócił z obozu, jest, no nie może pisać, nie może chodzić, nic nie może robić. E, I zgodzi się na współpracę, ale w, już po referendum trzy razy, tak, już w 1947 roku e, powiedział, że musi zrezygnować ze współpracy, bo jest chory. Mhm. I jakby rozwiązuje to, czyli jakby nie dostarczył niczego. Oczywiście chcieli, żeby donosił na środowisko artystyczno-literackie, ale powiedział, że nie może, jest chory i nie może. Jakby zostało to przyjęte, później się sytuacja zmienia i on sam jest pod obserwacją, ale to dopiero w latach 70. przede wszystkim, kiedy, kiedy tworzy się opozycja i on jest blisko tych, tych ludzi, więc tutaj badają, czy może wyjechać. Ale z drugiej strony w tych raportach UB-ów, które są też zupełnie nie po polsku napisane, tak właśnie z bykami, widać, że to, to, to ludzie bez, bez żadnej edukacji. Jest pewna też życzliwość wobec niego. Znaczy wiedzą, że jest numizmatykiem, czyli mogą mieć jakiś hak na niego, no bo tu jest jakiś obrót pieniędzy. Nie można, to, bycie numizmatykiem nie jest. Nie, nie można być oficjalnie gromadzić mhm. złotych monet starych. Mhm. On to robi. <laughs> Ale właśnie, kiedy później jakiś portret znowu jakiś ubek tworzy, to że dobrze zajmuje się matką. Dba mhm. o swoją starą matkę, więc nie jest takim wrogiem numer jeden. Widzą, że on nie jest za bardzo groźny, znaczy, że nie, nie sytuują go w pierwszej linii groźnych wrogów systemu. Mhm. Natomiast jest właśnie, że on po wojnie. Nie zapisał się do partii. Jaremianka tak, nam no właśnie była w PPR-ze, który później stał się y, partią robotniczą, ale, y, zjednoczoną, ale y, no też jakby szybko zobaczyła, że to w ogóle nie o to chodzi. Że, y, że oni jako awangarda są wrogami systemu tak. i że tutaj nie ma dla nich miejsca. Więc oboje przymierali głodem i całe środowisko, y, to malarzy, no to byli ludzie z marginesu nagle. To skoro dotykamy trudnych tematów, jednak to pojawi się G. jak Gros To jest taka cezura, która zmieniła Filipowicza. I miałem wrażenie, czytając Twoją książkę, ale także przypominając sobie to, co Agnieszka Dauksza, to w ogóle bardzo ładnie się czyta obie te opowieści. Pisze w Jarymiance, że człowiek, który wrócił z obozu, gdzie trafił za działalność konspiracyjną, jest zupełnie innym człowiekiem. Ja sobie taką cezurę wstawiłem, że to jest ten człowiek, który wraca, to już jest ten kornel. Ten człowiek, który już nie będzie chodził tak często do knajp i żył taką pełnią życia jak w latach 30. w tej awangardzie krakowskiej i w tym środowisku literackim, także. Tylko człowiek, który jest z ludźmi, ale i jednak coraz bardziej jest wyobcowany, gdzieś szuka swojej przestrzeni, właśnie na rybach i nie tylko. Pisarz powstał po wojnie, mm -hmm. właśnie w pewnym sensie wojna stworzyła Kornela pisarza, bo on zaczynał przed wojną, ale to było zupełnie coś innego. Yy, ta twórczość awangardowa, yy, no właśnie, miała wizję pewnego nowego człowieka, <laughs> który tworzy nowe społeczeństwo. On stracił w to wiarę w czasie wojny, bo zobaczył ludzi słabych, on zobaczył ludzi zgnębionych, on zobaczył właśnie wyniszczenie. Sam był, dość, sam był wyniszczony, przeżył tylko dzięki temu, że ktoś mu dał Rivanol. Prawdopodobnie to była gangrena, już był na granicy śmierci. Wrócił bez, bez zębów zresztą te zęby są też jakimś później tematem wielu korespondencji i jakimś ukrytym tematem Różewicz jego życia. Gróżewicz tak. tak, przybył się Gróżewicz. Namawiał go przez kilkadziesiąt lat, żeby sobie zrobił sztuczną szczękę, ale trzeba pamiętać, że wtedy to było strasznie niewygodne, mało kto nosił tę sztuczną szczękę. Dla mnie to było zaskakujące, że to był też taki moment, kiedy nadal wszystkie kobiety uważały, że jest przystojny i fajny. Tak, bo normą nie, by nie były zęby to dzisiaj, hmm. kiedy, kiedy myślimy o otoczeniu, to to dzisiaj mamy taką mhm. świadomość. Ale wracając do obozu i tego człowieka. On wrócił i właśnie pierwszy, pierwszy jego tom opowiadań to są opowiadania właśnie obozowe, wojenne. Tam jest krajobraz, który przeżył śmierć, czyli historia Jonasza Sterna, który wydobył się spod stosu trupów, ocalony właśnie. Mhm. To jest taka historia podwójna, bo on wrócił do żywych, ale jego żona, to jest opowiadanie też o tym, że jego żona, Żydówka, odbywa Drogę w drugą stronę, ona chociaż jest w miarę bezpieczna, to jakby nosi w sobie już tę śmierć i ona, ona tutaj ginie. A co czują właśnie przyjaciele, którzy je ukrywali, którzy, którzy chcieli, żeby ona przeżyła? Filipowicz pisze o wojnie bardzo w sposób nieoczywisty. To był czas, kiedy debiutował Borowski swoimi opowiadaniami, i myślę, że te opowiadania Borowskiego czy Żukrowskiego, te wojenne, przykryły trochę ten debiut Filipowicza, bo on nie był aż tak spektakularny. To nie, nie było, proszę Państwa, do gazu, tylko taka obs obserwacja człowieczeństwa, i tego zaczęło najbardziej interesować. Obserwowanie człowieka bardzo głęboko właśnie tego człowieka słabego, złamanego, człowieka, który ulega różnym wpływom. Zaczął być po prostu dla niego tematem, człowiek pojedynczy właśnie, nie awangardowy człowiek, który jest częścią społeczeństwa, który zmienia świat, tylko ten człowiek złamany, który jakoś tam właśnie kłamie, który jest w takiej sytuacji, musi sobie zadać różne pytania. On też zadaje dużo pytań w swojej, w swojej twórczości. To nie są takie oczywiste obrazy, więc wojna stworzyła Kornela Filipowicza, pisarza. Myślę, że on nie do końca był odludkiem, dlatego że mhm. oni wszyscy na tych rybach tak. to była powtórna młodość. Oni nie mieli młodości, właśnie Jonas Stern, Kantor, Artur Sandauer. Oni jechali na te trzy miesiące, na te kajaki, łódki. No i to było po prostu ich życie. To był centralny moment roku, bo tam była wolność. Nie musieli tutaj, wiadomo, cenzura im wszystko zatrzymywała. No a tam mogli gadać, mogli się bawić, mogli pić. Rozmawiać swobodnie, więc, więc odzyskiwali tę swoją młodość już później, bo byli już prawie 40 latkami. Kiedy mówi się o kornelu Filipowiczu, ryby muszą się pojawić, pojawią się u Ciebie pojawiają się oczywiście w kontekstach literackich odniesień, chociażby do Hemingwaya, czy do świetnego Ty Pawla, który też ma Fioła na punkcie ryb, chociaż patrzyli na to zjawisko nie tylko pisarsko zupełnie inaczej, prowadzisz też taką próbę, wyobrażenia sobie. Czemu te ryby miały służyć? No właśnie, on siedział z tą wędką i co mu to dawało, rekompensowało, no różne tropy tam się pojawiają u ciebie w biografii. No przede wszystkim wejście w krajobraz, on mhm. jednak był obserwatorem i patrzył i to zatrzymanie i patrzenie na to, co jest dookoła, to jest jakby esencją jego, jego twórczości, więc wejście w krajobraz. Wyjście do różnych sytuacji, też rodzaj wejścia w głąb siebie. Tam są różne takie sytuacje, zauważyłam paradoksalnie, że te ryby łączą się z wątkami erotycznymi. No, Czy nie ma dopytać. tej w ogóle erotyki za dużo mm -hmm. u niego, jak się jest para, to zwykle gaśnie światło, ale właśnie przy, w kontekście ryb pojawiają się jakieś wspomnienia, jakieś kochanki, jakieś sytuacje intymne. Yy, więc jakby te ryby są jakimś. Trochę takim freudowskim właśnie cofnięciem w, w jakąś, rodzajem psychoanalizy też. Gdyby założyć, że proza Filipowicza jest o tym, że człowiek jest niepoznawalny i musimy jakoś go próbować poznać, to te ryby mogą być per analogiam historią autopoznawania swojego niepoznanego? Tak, no wędka, wędka. Mhm. Zarzucamy wędkę w głąb siebie. Mhm. Jego bohaterowie to robią. Jego bohaterowie czasem właśnie po pierwsze przeżywają jakieś historie. Jest takie opowiadanie o dwóch mężczyznach i kobiecie i tam niby oni nocą łowią rybę, ale tak naprawdę chodzi o to, który z nich będzie z nią. Żaden w końcu nie, ale tam mhm. się toczy gra między właśnie gra o kobietę. Albo mężczyzna z wędką, który właśnie rozważa całą swoją przeszłość i wraca do różnych sytuacji. Albo też, no właśnie, strasznie dużo możliwości otwiera to łowienie ryb, bo czasem to jest też zmaganie się z jakimś żywiołem i też ta ryba u Filipowicza ma też swoją świadomość. To nie jest tak, że, że jest to jakiś byt pozbawiony świadomości. On, on Jego stosunek do zwierząt, no to jest, to jest też bardzo jakby wyprzedzający swój czas. Pierwszy list, który, w którym ja zobaczyłam, że on jest pisarzem, to jest z Kamieniołomów, z Pisze do Jaremianki, właśnie, że wszedł do rzeki, a tam Szczupak patrzył na niego. Ja się zastanawiałam, co ten Szczupak czuje. I to jest po prostu kawałek literacki, to już jest jakby fragment jego opowiadania. Mhm. Szczupak patrzy na niego, on patrzy na Szczupaka. I nagle cały Filipowicz, właśnie, co ten Szczupak mógł czuć? Ale nie ja, człowiek, chcę sobie wyobrazić. No, później się okazało, że szczupak, jak poluje, to się, zatrzymuje mm. się ale on odbiera to właśnie. On myśli sobie, że ten szczupak musiał jakąś traumę przeżyć. Tak. Więc bardzo jest ciekawe to wchodzenie w skórę zwierząt i to on robi wielokrotnie. To są zresztą bardzo ciekawe badania i jedne z moich ulubionych, to właśnie te, te przy, przyrodo zwierzęce. Czyli czy można czytać, ale niekoniecznie trzeba łowić, bo ty nie łowisz. Nie, dla mnie to w ogóle była straszna nuda i nawet jak pierwszy raz czytałam, ten zbiór, Dzień Wielkiej Ryby, chyba, to myślałam sobie, no Filipowicz, tak, kocham go bardzo, ale nie te opowiadania o rybach. Ja miałam stosunek tak jak Różewicz. On mówi, co wy w liście, co wy pisarze z tym łowieniem ryb? No naprawdę, już dajcie spokój, to nudy, nudy, a potem zabijanie ryby tam obcasem, buta, to jest niehumanitarne, pisze mu Różewicz. Więc ja się zgadzam z Różewiczem, no ale Filipowicz musiał, myślę, że to też wynikało z tego. Z tej pewnego wyobrażenia o mężczyźnie, on jednak miał to wyobrażenie, był wychowany w pewnej formacji, to był człowiek, który potrafił zrobić nóż, mieć przy sobie nóż właśnie, upolować, ugotować, nakarmić wszystkich, on bardzo lubił karmić zadbać o innych. Miał takie, myślę, że to też jest związane i z obozem mhm. i później ze śmiercią Jaremianki, kiedy on właśnie widział, jak traci się osobę bliską, jak ona nie je, jak ona odchodzi na jego oczach. Więc on, mhm. w jego listach bardzo ważny jest motyw tego karmienia. Tego to to, skoro, co, to skoro, skoro pojawiła się ta Jaremianka, to przepraszam, to znowu działa u mnie w głowie motyw pewnych skojarzeń. Dziękowałem za to Agnieszce przy książce Jaremianka, bo Skoro trochę ta narracja jest także o przywracaniu różnych postaci przez biografię, to Nuna, siostra e, e, Marii, jest, jej opowieść o niej jest zupełnie nieprawdopodobna. I to, co ty z kolei króciutko opisujesz, jak, jak Filipowicz przeżył śmierć Nuny, która powraca do niego w koszmarach. Tak, to jest niesamowite, że ta śmierć była podwójna, że właśnie on stracił najpierw Jaremiankę, potem Nunę, właśnie na jego rękach umarła, yy, towarzyszył te, tej, tej śmierci. No i później miał te, te właśnie sny, wracało. On pisze nawet w jakichś listach, że to już jakby z, z tego się nie wychodzi, że już zawsze do niego powraca właśnie to, ten, ten koszmar, że podnosi Nunę i ona nic nie waży. Jest takim właśnie mhm. tylko widmem. I ta podwójna śmierć była czymś jakimś pod, zupełnie potwornym, po prostu. Mhm. To tracenie po prostu na przestrzeni. Dwóch miesięcy chyba, y, dwóch najbliższych, najbliższych osób. No to powiedzmy, że to wyglądało tak, że Jaremianka umiera, przypomnijmy. To jest bardzo, to jest tak dojmujące dla jej siostry, y, że one działają trochę jak system naczyń połączonych, chociaż są zupełnie różne. No i ona też po prostu po dwóch miesiącach umiera. To był zresztą, najpierw o tej śmierci przeczytałam w piśmie Lancet, mm -hmm. ponieważ to był y, pierwszy przeszczep szpiku w Polsce. Bardzo tak. eksperymentalny. Podjęty, no właśnie, od siostry. Przeszczepiono od nuny szpik który, Marii. Marii, która chorowała na białaczkę. Po, po wykorzystaniu wszystkich innych możliwości, ona jeździła wtedy na rozgórowe wybrzeże, o tym pisze Agnieszka Dałsza, że właściwie były sprzeczne, znaczy, że słońce ją zabijało. Lekarze myśleli, że słońce dobrze jej zrobi, tymczasem słońce ją zabijało. W każdym razie ostatnia deska ratunku, przeszczep, konsultowany z Paryżem właśnie. Z, to jakby miał, no, no już takie rzeczy robiono na świecie, ale jeszcze nigdy nie w, w Polsce. I ten sz, przeszczep w pierwszej chwili dał bardzo dobre efekty. Ona się po prostu dobrze czuła. E, obydwie się dobrze czuły. No i to zajęło kilka dni, kiedy, kiedy nastąpiło pogorszenie u Marii. A potem się okazało, że prawdopodobnie Nuna również miała białaczkę. Mm -hmm. Tylko nie wykryto tego, że to jakby była ta sama, ta sama śmieć, ta sama, ta sama choroba w, u dwóch bliźniaczek. No to więcej możecie państwo przeczytać i u yy, 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 Justyny Sobolewskiej, a jeszcze więcej u Agnieszki Dałkszy. Kornel i przyjaciele to nie tylko nazwa bardzo pięknego miejsca w Cieszynie, gdzie można kupić książki, posiedzieć i jak zresztą sama dowodzisz w wielu rozmowach poczuć, klimat trochę Cieszyna nie dzisiejszego czy takiego bardziej z czasu Filipowicza, ale przyjaciół Kornel miał i trochę chciałbym jeszcze o nich pogadać. Przyboś mentor, nauczyciel, ale co ciekawe, taki nauczyciel, z którym można się później nie zgodzić, nie taki mentor dominujący. Tak, przywoź mu stawiał złe oceny zresztą, bo Filipowicz w szkole, w gimnazjum się opuścił. Widać, że pierwsza klasa, okej, okay? bardzo zdolny. Później chyba zaczął wagarować po prostu. Nachowanie, no bo tak mają. Zachowanie nieodpowiednie, miał jakieś inne swoje sprawy. Yy, ale to w ogóle nie przeszkadzało. On jakby wchodził w, w, z przybosiem w rozmowę. Przyboś zresztą sprawił, że ten cieszyń, który był prowincjonalny, nagle stał się centrum awangardy. Sprowadzał pisma z Paryża, wydał tam su własnym sumptem yy, jedno z najważniejszych dzieł awangardowych, czyli Tomik z Ponad mhm. yy, w drukarni. I to jest, to jest yy, kiedy byłam, a nawet razem byliśmy mhm. w Madrycie. Tak. To akurat była wystawa, i po prostu ten, ten okładka tomiku z ponad jest po prostu dziełem awangardowym, jednym z największych osiągnięć. No i właśnie Przyboź to zrobił w tym cieszynie po prostu, prowincjonalnym, sennym miasteczku. Połączył, no właśnie, sprowadzał im tę awangardę. Także Filipowicz, już jak pojechał do Krakowa na studia, biologiczne zresztą, bo wcale ta, ta, uciekał od literatury. Przyboś go nie zachęcił do literatury, zresztą on go uczył filozofii. I to był bardzo dobrze przygotowany, miał wielką wiedzę o sztuce i o poezji też. Mhm. I długo jeszcze byli na Pan Pani, panie Mironie do niego pisał Przyboś, bo właśnie aż do Krakowa, aż do, do lat 30. on jest ciągle jednak przede wszystkim Mironem. I... Zaczynają się zmieniać role, to Kornel zamawia wiersze u Przybosia w piśmie, którego jest redaktorem. Tak. Przyboś przyjeżdża, są różne spory ideowe. Właśnie. Pomaga mu także Pom że mu pieniądze. Nieraz, mhm. nie raz. To już po wojnie. Też Przyboś miał bardzo osobistą historię, wielowątkową no. i pełno rozmaitych przebojów i wtedy Filipowicz też często jest pośrednikiem między właśnie byłą żoną, dzieckiem. Też jest historia wyjazdu do, do Lwowa, kiedy właśnie szuka przybosia, przybos się ukrywa, szuka go y, gestapo, y, znajduje go Filipowicz. Y, więc to są bardzo takie połączone wielokrotnie losy. I ta przyjaźń trwa całe życie, mimo właśnie tego rozejścia się ideologicznego po wojnie, kiedy przybos jednak zgłasza akces, chociaż on sam nigdy nie został do końca przez władzę zaakceptowany, ponieważ nie wyrzekł się awangardy. I nie było tak, żeby jego wiersz był zrozumiały dla każdego robotnika. Zarzuca że pisze niezrozumiałą poezję. Wspaniała jest ta korespondencja z przyjaciółmi, dlatego że, bo to jest taki triumvirat najważniejszy, czyli Filipowicz, Różewicz, Przyboś. I oni jakby kształtują swoją poetykę nawzajem wobec siebie. Czyli najpierw Przyboś czyta fragmenty literackie Filipowicza, daje mu rozmaite rady, bardzo dobre, bardzo ciekawe. Potem Różewicz Odbija się od Przybosia i tworzy swój wiersz, rewolucyjny wiersz różowiczowski. On pisze do Filipowicza: Słuchaj, właśnie zrozumiałem, czytając wiersze Przybosia, że trzeba pozbawić wiersz metafory. Znaczy, dokładnie odbija się i tworzy to, co było wielką, rewolucyjną zmianą powojennej poezji. A potem właśnie Filipowicz z Różewiczem omawiają rozmaite sprawy, też literacko-poetyckie. A potem zaczynają robić filmy wspólnie. Miczura Production Studio. Tak dwóch Różowiczów i jeden kornel. To była bardziej zabawa, spory, bo to w ogóle wokół tego jest jakaś też teatralność. To znaczy, kiedy czytałem ten fragment twojej biografii, to znaczy biografii Filipowicza twojego autorstwa, to miałem takie wrażenie, że że to taki trochę pić na wodę, a jednak z tego powstają produkcje. Tak. Nagradzane. Tak, oni przede wszystkim chcieli zarobić pieniądze. Okay. Ponieważ w literaturze tych pieniędzy nie było za bardzo, chociaż Związek Literatów bardzo wspierał pisarzy. Naprawdę to jest ciekawe do czytania dzisiaj, kiedy jakby pisarz jest zdany tylko na wydawnictwo, a wtedy Związek Literatów naprawdę zasiłki, pożyczki, czy pisarz ma osobną izbę do pisania, ile pisarz ma książek. Czy nie brakuje mu na zakupy książek? Znaczy, Związek literatów był związkiem opiekuńczym, no ale brakowało kasy. I oni chcieli zarobić na filmach, bo wydawało się, że w, w, po prostu w filmowej sferze są pieniądze. Nie bardzo im to wychodziło. Wspólne pisanie scenariuszy zamieniało się w jakąś zabawę. Ponazywali się, mieli te swoje legitymacje. Głównie rozmawiali, co, kto, co Korneli mu gotuje, co będą jedli, czy mama Różewicza zrobi swoje bewsztyczki, mm. czy będzie kasza ze zsiadłym mlekiem u Filipowicza. W jednym filmie Niebo i Piekło chyba, mm -hmm. oni sportretowali swój proces tworzenia scenariusza. Przez całą noc piją kawę, alkohol, potem przychodzi e, pani tam właśnie, e, jakaś, jakaś służąca przychodzi, jak poszło fatalnie, nie mamy nic. Mm -hmm. No więc właśnie tak to wyglądało, że ta praca nie szła za bardzo, ale według mnie jedno arcydzieło powstało, mm -hmm. i to jest e, Noc na Ziemi taki film właśnie trochę po prostu neorealizm włoski wspaniały film zupełnie scenariusz Różewicz i Filipowicz reżyseria Stanisław Różewicz. Wspaniały. Po prostu wspaniały film. Tylko, że to byłaś taka boczna odnoga polskiego filmu. Chyba nie, nie to wtedy było potrzebne, nie ten typ wrażliwości. Tak, słucham cię i właśnie doszedłem do wniosku, że chyba będę musiał wyciąć ten fragment ze względu na być może obecność słuchaczy, filmoznawców, którzy. Ja tutaj, że to tak trochę wyszło przypadkiem, że to zabawa, a być może ktoś te dzieła po prostu bardzo poważnie, filmoznawczo y, analizuje, no, naukowo. Wiesz, co mało? Mało jest. Mhm. Mało jest analiz, dlatego że to naprawdę jest taka boczna odnoga. Nie zostało dużo śladów, nie było też uczniów, więc w pewnym sensie była to zabawa. Była to zabawa, z której coś wynikło, ale oni też, Filipowicz traktował to drugorzędnie. On uważał, że literatura jest miejscem, gdzie on może być i reżyserem, i scenarzystą, wszystko od niego zależy. Natomiast film jest tym miejscem, gdzie no się służy, pisze się scenariusz, ktoś inny reżyseruje, jest się jakimś takim. To nie jest pełnia twórczości, więc mhm. dla niego najważniejsza była literatura, a to była taka właśnie poboczna działalność, tu, myślę, że przyjacielska, że to była okazja, żeby się też spotkać po prostu, że mhm. wszyscy się spotykali i sobie żartowali. I te listy są bardzo, bardzo żartobliwe. Mhm. No dobrze, to wyszliśmy od Wisły, był Cieszyn bardzo mocno obecny. Prowincja. Jaką prowincję zostawił nam w prozie Kornel. Był taki moment w ogóle w Polsce, że prowincjonalność oznaczała no coś pejoratywnego, coś takiego no, niefajnego, takiego, co chcielibyśmy z siebie wyciągnąć i wyrzucić, a tymczasem okazuje się, że teraz tej prowincjonalności, między innymi dzięki prozie Kornela Filipowicza, szukamy. Tak, bo prowincja jest wszędzie, prowincja jest wszystkim. Y, centrum jest jakimś złudzeniem. Y, nie Można nic... wyjechać z prowincji, ale prowincjonalność z nas nie wyjdzie. Tak, to mówił Mrożek, <laughs> że nie ma artysty bez prowincji. Artysta <laughs> w ogóle potrzebuje mieć taką prowincję w sobie. I o prowincji pisał też Gombrowicz, że jesteśmy prowincjonalni, my Polacy. Wszędzie właśnie, i na Śląsku, i w centrum. Jesteśmy prowincją świata. I dobrze, żebyśmy to zaakceptowali. A Filipowicz nie miał kompleksów. Jego interesowała właśnie taka zwykła y, prowincja, która się nie zmienia. I dla mnie to było niesamowite, że on opisał rzeczywistość lat 60., -tych, 70., -tych, jakieś domy kultury, gdzie tam. Pisarz jedzie na spotkania, ale że to, to trwa, że te spotkania autorskie, które on opisał, wyglądają podobnie i że, że właśnie ta prowincja naprawdę się w swojej istocie nie zmienia się. On miał do niej stosunek taki, właśnie, że ją bardzo dobrze zna, że ją kocha, ale zna jej też takie, no właśnie taką dumę, taką, że właściwie się nie chcemy tutaj, mamy swoich. Mało ojczyźnianość. Mało ojczyzni, ojczyźnianość, że ktoś przyjeżdża skąd z jakiegoś miasta, bo potem się okazuje, że na prowincji jest jakiś lepszy specjalista. I oni pokazują właśnie, a my tu mamy pana Zdzisława. Tak. I on to fantastycznie opisał z taką wrażliwością, ale też, że to jest on, on jest z tej prowincji. On ją dobrze zna, on z niej jest i że, i że to tacy jesteśmy, tacy jesteśmy. Też pełni kompleksów. Więc dla niego to była najbardziej interesująca rzeczywistość. Właśnie nie stolik kawiarniany w Krakowie, tylko prowincja. Poza tym prowincja no to są za chwilę rzeki Jeziora. Tutaj się bierze wędkę, tu się znika. Nie ma nic istotniejszego w roku, niż moment, kiedy można ruszyć w Polskę i popłynąć rzeką Wisłą na przykład, albo Wieprzem, albo Ach. Narwią. I to są też. To wyjście w Polskę, on był strasznie związany z polskim krajobrazem. Mhm. Nie mógł długo przebywać poza granicą Polski. Miał jechać do Kanady, ale w końcu za daleko. Gdzieś tam jeździł, zaraz tęsknił. Właśnie. Musiał na to polskie jezioro, jakieś nad polską rzekę, na, do naszego krajobrazu. Był, był po prostu chronicznie związany z tym, z tym miejscem, z tą całą właśnie polską prowincją. I z tego czerpał soki do twórczości i wspaniale to pokazywał, bo pokazywał takie nieciekawe życie, mało charakterystycznych ludzi, zwyczajnych, a jednocześnie tam się wszystko, wszystko się dzieje, wszystko się toczy. Sandauer najładniej powiedział, że to jest taka szarość pod którą jak spojrzymy, to ono się zaczyna mienić tęczą. No to mhm. jest właśnie istota twórczości Filipowicza. Szanowni Państwo, tych zbiorów opowiadań trochę jest i kolejne będą wydawane. Na przykład przy okazji Mirona Ili Kornela opowieści biograficzne Kornelu Filipowiczu. ukazał się także zbiór opublikowany przez wydawnictwo Iskry. Pamiętnik antybohatera i inne utwory z posłowiem Justyny Sobolewskiej. Te książki to taki dla mnie trochę prezent, a ja mam jak zwykle prezent dla gościni Alfabetu Wójtusika. Ten no to kubeczek tak. jest już Twój. Wspaniałe. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. <gryw> Bardzo dziękuję. Cykl z ulicy Wenecja do Sukiennic w podcaście Alfabet Wójtusika realizuje dzięki stypendium twórczemu miasta Krakowa na rok 2021, a tych odcinków będzie w sumie 12 specjalnych podcastowych. P. jak Patronite. Jestem na Patronite i można mi pomóc. Można mnie wspierać na co dzień. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej patronite.pl. Wystarczy wstukać tam hasło alfabet Wojtusika. Patronom, patronkom, matronkom, którzy które już mnie wspierają, wielkie z całego serca dzięki za pomoc.